Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w Górniczej Dolinie, już z powrotem parę informacji. Poza odcinkiem udało mi się wykonać grę w kości z Francisem w Jarkendarze oraz zagrałam sobie z Patem w kości, który siedzi tutaj. No i Pat do mnie zagadał, jeżeli chodzi o zadanie Rey. Zbrojny Rey zaginął, Pat poprosił mnie, abym popytał innych zbrojnych w obozie, może mają o nim jakieś informacje, ponieważ Rey zalega złoto dla właściciela gospody. Czyli to jest quest, który dostaliśmy. Mamy iść do Hagena, porozmawiać o Ulumulu i w sumie moglibyśmy się zająć kwestią innych spraw, na przykład pochodzić troszeczkę po Górniczej Dolinie, na przykład iść pod Wolną Kopalnię. Ale zaczniemy od tego, że ja przekażę Hagenowi wieści i teraz błagam, żeby mi zrobiła lipy. Zmienimy zbroję, pogadam z nim i zaraz zmieniam z powrotem. Mam Ulumulu. Dobrze. Teraz idź na pertraktację z Urszakiem. Musimy poznać jego warunki. Dobra, super. Tak to już wygląda. My na razie z Urszakiem nie będziemy szli rozmawiać, ale no, wiecie, przy okazji. Myślę. Wolna kopalnia. To by było fajne. Myślę, żeby to zacząć. Dzisiaj możemy się przespać do rana. Ciekawi mnie, czy to popytanie ludzi, to będziesz też się pluł, że nie mam zbroi, nie? Pewnie tak. Ale dobra. Przejdziemy się tu. Zobaczymy, co tutaj się dzieje i co tu piszczy w trawie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać po pierwsze wentylator, bo chodzi obok mnie i postaram się go wyciszyć, ale myślę, że w 100% się to nie uda. Plus jeszcze panowie nam malują na klatce ściany, bo jest remont, więc mam nadzieję, że to też nie będzie nam przeszkadzać w nagrywaniu. Natomiast no nigdy nic nie wiadomo. Zmieniamy zbroję na pancerz bandyty i powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Okej, przycięło. Dzień dobry. Ej, nie tak szybko, kolego. Dokąd zmierzasz? Chciałbym. Do obozu, co? A właściwie wiesz, gdzie jesteś? U bandytów w Górniczej Dolinie. Lepiej spadaj, jeśli ci życie miłe. Uprzedzam tylko raz. Tak. Więc dlaczego mnie nie zaatakowałeś? Dobre pytanie. Może po prostu nie chcę. Sam nie wiem. Jestem dobroduszny. Więcej nie pytaj i nie ciągnij za język. Chcę przyłączyć się do waszej bandy. Ale wyglądasz na zwolennika króla. Z pewnością chcesz mnie spławić, tak? Nie. Ale jeśli koniecznie chcesz iść do obozu, niech tak będzie. To twoje ryzyko. Pogadaj ze Szlikim. On tu szefem. Tylko nie wkurzaj go. Szlik przeważnie ma zły nastrój i w ogóle nie lubi nieznajomych. Dzięki za radę. Gdzie mogę znaleźć tego Szlika? Jestem twoja niańka, czy co? Ale zobacz na dole przy wejściu do kopalni. Tam najczęściej przebywa. Die freie Mine ist also zugänglich. Ja, aber nur ein Nebenstollen. Die übrige Mine und das Minenlager wurden beim Fall der Barriere verschüttet. Einem Zufall war es zu verdanken, dass dabei der Zugang zu einem Gang freigelegt wurde, der in den Nebenstollen führt. Da ist noch jede Menge Erz zu holen. Und damit niemand was klaut, haben wir den Zugang mit einem Gitter versperrt. Coś jeszcze. Szkoda, że nie można sobie wypić na posterunku. Mam jednak nadzieję, że wkrótce ktoś mnie zastąpi. No dobrze, mamy obóz w takim razie. Dzień dobry, zwykły bandyta, tu macie jakieś rzeczy, beczka soli. Ja nie potrzebuję tego. Witaj, witaj. Czego sobie życzysz? Najlepiej natychmiast udaj się do Szlika. W przeciwnym razie, możesz mieć nieprzyjemności. Dobra, no pozwólcie, że ja nie będę może okradać już wszystkich ludzi. Pójdźmy najpierw do niego, skoro tam stoi przy wejściu. Bandyta. O, proszę bardzo, kogo my tu mamy? Panowie, widzę, żyją. Przyłączyli się do bandytów. Ogarniemy. Na razie lecimy pogadać.
Bandyta. Dużo by mnie to kosztowało. Bandyta, zbir. To przecież oczywiste. A ty co tu robisz? I jeszcze ty? Oj, panowie, masakra. To żadna tajemnica. Wszyscy uciekali jak zające. Witaj. Co tu robicie? Nie doszło to do mnie. Nie twoja sprawa. Spadaj albo oberwiesz. Kim jesteś? Nazywam się Szlik. Jestem szefem tego obozu. Dobrze zapamiętaj to imię, kolego. Moje słowo jest tu prawem. A teraz koniec gadania. W końcu to była jego decyzja. Przysłali mnie paladyni. Ej, uspokój się. Przyszedłem z tobą negocjować. Tak. Boicie się dostać od nas, co? Nie, może to nieprawda. Ale powiem ci jedno. Jeśli chcecie, abyśmy dali wam spokój, to musicie zapłacić odpowiednią sumę złota. Hm, najpierw schowaj broń. Inaczej rozmów nie będzie. Mogę ci opowiedzieć. Zgoda. O takich rzeczach. Ile chcesz? 3000 sztuk złota. Co? 3000 sztuk złota. Chyba oszalałeś. Oszalałem albo i nie. Jeśli nie zapłacicie, to napady nie ustaną. No dobrze. Poinformuję o tym paladynów. Ale pośpiesz się, bo mogę się rozmyślić. Nie musisz mi tego mówić. No dobra. Trzeba uważać, co się komu mówi. Trzeba pogadać z tymi ludźmi, nikt powiem wam. Nigdy nie pytał o zdanie. Witam, ja. Czego chcesz? On myśli, że to nie mam łatwe. Dla ciebie czasu. Idź do Szlika, jeśli czegoś chcesz. Nic się w związku z tym nie dobra, zmieni. Wydaje mi się, że chyba najpierw musimy faktycznie ogarnąć sprawę tego... Nie można na tym polegać. Bo ja wiem, przekupstwa, można to tak chyba nazwać, nie? Żal, biedaka. Bo ogólnie Ryżowy Książę powinien mieć dla nas zadania. I w ogóle do wolnej kopalni można wejść, a na razie nie widzę takiej opcji. Więc chyba wypadałoby najpierw poinformować naszych kumpli, paladynów, o tym, że no... że trzeba zapłacić niezłą sumkę. Zmieniamy broń od razu na paladyna, skoro mam gadać z Ingmarem. Bo z tobą chyba już nic, no nie? Ortwin? Nie. Dobra, to od razu idziemy do Ingmara i zobaczymy, co on powie na to wszystko. Ciekawa jestem, ile nam czasu zejdzie na robieniu zadań w Górniczej Dolinie. Bandyci żądają 3000 sztuk złota. Tylko wtedy są gotowi zawrzeć rozejm. To dranie. Chociaż wcale mi się nie uśmiecha dawanie im takiej ilości złota, to nie mamy innego wyjścia. Proszę. Przekaż im te złoto. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy wyrwiemy im je z gardeł. Co z kopalnią? Jest tam jeszcze ruda. Jeszcze tego nie wiem. Ale się dowiem. No, dobrze. Ale pośpiesz się. Jeżeli tam jest jeszcze ruda, musimy ją wydobyć. Dobra, czyli wracamy z powrotem. I chyba teraz będziemy mogli już tam robić też zadania, więc będzie fajnie. Super, że ten teren jest normalnie otwarty, bo brakowało mi tego w Gothiku 2. I w Nocy Kruka, i ogólnie... To było chyba zawalone w ogóle, całkiem nie dało się wejść, z tego co pamiętam. Pancerz bandyty. Ogarniemy to za chwilkę, będzie przyjemnie bardzo, no na pewno. Okej, tędy się schodzi ładnie, bo ja wcześniej zeskoczyłam jak kretynka. A teraz zejdziemy normalnie do naszego kumpla. Nie pozwolę się tak traktować. Oto twoje złoto. Bardzo dobrze, haha. Wasze szczęście, że jesteście rozsądni. Teraz napady ustaną. Co? Tak, oczywiście. Napady ustaną. Masz moje słowo. Mam nadzieję, że jest ono coś warte. Pożyjemy, zobaczymy, haha. Bym tego nie zrobił. Można obejrzeć kopalnię. Nie, nie wolno. Nikt nie ma prawa tam weszyć. No dobrze. Ale chyba możesz mi powiedzieć, czy jeszcze ma zasoby. Nie, nie mogę. I więcej mnie nie wkurzaj. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Ciągle to samo. Hej, ty. Powinien być mądrzejszy. Można obejrzeć kopalnię. Po co? Czego chcesz od tak, kopalni? Mnie to cokolwiek obchodziło. Ukraść tam rudę, czy co? Ej, skąd taki wniosek? Ja nie bądź taki obłudny. Zrobił. Wszyscy chcecie dorwać się do rudy. Jakby było mało w porządku. Problemów. Jeśli tak od uważasz, tego z daleka. Nie mówmy o tym więcej. Zaczekaj.
Nie spiesz się. Lepiej uważaj. W pewnych okolicznościach byłbym skłonny jakoś pomóc. To przecież nic nowego. Co chcesz za to? Niewiele. Dużo by mnie to tylko kosztowało. Mała przysługa. A jaka? Zgubiłem w kopalni sakwę z rudą. Ci to powiedzieć a wcześniej. Konkretnie w pomieszczeniu, gdzie stoi duży piec do wytapiania. Jeśli jesteś gotów przynieść mi tę sakiewkę, to jestem gotowy pomóc ci dostać się do kopalni. Co na to powiesz? Nie musisz mnie o to pytać. Dobrze. Jak dostanę się do kopalni? Mogę ci opowiedzieć klucz o takich od wejścia szlik nosi przy sobie. Musisz go ukraść. Jeśli jesteś dobrym kieszonkowcem, to nie będziesz miał problemu. Jak tylko będziesz miał klucz, wracaj do mnie. Więcej, wiesz? Zajmiesz Lika rozmową. Wszystko jasne. Wszystko jasne. To przecież oczywiste. Do zobaczenia wkrótce. Życzę ci powodzenia. Był sztok pijany. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Dobra, to nie będzie raczej trudne. 200 zręczności, bez problemu. Nawet mi nie pokazało, że zebrałam ten kluczyk. Hej, ty. Mam klucz Lika. Dobrze. Odwrócę jego uwagę, abyś mógł wejść do kopalni. Bądź ostrożny i uważaj, aby nie zeżarły cię pełzacze, haha. Dobra, nie ma żadnego problemu. Robimy save'a i lecimy. Ja bym to zamknęła od razu, jak mogę. Super. Kuferek możemy otworzyć. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. 15 bryłek rudy, to dosyć sporo. O, jest faktycznie krata, dobra. Wiecie co, zmienimy sobie na naszą zbroję tą, bo będzie przybiks potem. O kurde, ale tu jest ciemno. Ja chyba mam światło, nie? Mam. Znaczy w sumie nic dziwnego, że tutaj taka ciemnica jest. Okej. Demoniczne pełzacze, bardzo ładnie. Złoże czarnej rudy. No musimy zbadać całą kopalnię, dopóki chyba nie dostanę wpisu, mi się tak też wydaje, no nie? Ciekawi mnie, czy warto tutaj coś w ogóle zbierać. Wiemy, że na dole przy piecu jest ta sakiewka. Także zaraz tam na pewno zejdziemy. Fajnie, zastanawiam się... Ojejku, myszka mi przestała działać znowu. Masakra wam powiem, ona nie łapie, zauważyłam ostatnio. Muszę sobie kupić nową, bo ona czasami, nie wiem, jakby bateria wychodziła. Jakby styku nie było. Ale to chyba przez to, że po prostu kiedyś mi upadła i jak widać, no... Nie było dobrze po tym upadku. Jak będziemy szli za pełzaczami, to zawsze gdzieś dojdziemy. Tutaj jest jakieś większe skupisko, z tego co widzę. Ale powiem wam, że to jest fajne, bo Tarok zrobił nam ulumulu. Wracamy do tej świątyni, gdzie go tak naprawdę bezimienny pierwszy raz znalazł. To jest taki, nie wiem, mi się to podoba, że zwiedzamy te znane lokacje. Eliksir ducha bym ominęła. I pełnię życia, bo nie skupiałam się w ogóle na zbieraniu przedmiotów. Chociaż tak trochę się rozglądam, czy nie ma na przykład szczawiu królewskiego, no bo wiecie jak to jest. Tu są jakieś itemsy takie bardziej fancy. Śmiesznie by było, jakbyśmy na przykład zebrali, wiecie, skrzynię z rudą. Ja potem nie będę miała wyjść z tej kopalni, wiecie? Na 1000%. Już się zgubiłam w niej. Wiem tylko, że potrzebujemy zejść sobie na dół. Dobra, tu wszędzie są szyby pozamykane, także chociaż tyle, się nie zgubimy. Tu jakieś rzeczy. Wielki pierścień władzy. To może być coś ciekawego.
No, powiem szczerze, całkiem dobry pierścionek. Ale raczej mi się nie przyda. Dobra, potrzebujemy już zejść niżej. Pytanie, którędy to zrobić, żeby sobie nie rozwalić twarzy. Myślę, że jak pójdziemy jakoś tędy, to tam było chyba gdzieś zejście niżej. Tutaj żeśmy chyba byli. Bo pełzaczy nie widać. Ale wyobrażacie sobie, jakby twórcy zrobili to utrudnienie, że te pełzacze, tak jak w Mrocznych Tajemnicach, plują tym dziadostwem, tymi pajęczynami? Przecież to byłby dramat. Dobra, no wszędzie tutaj widzimy złoża. Ja nie będę tego zbierać, bo jesteśmy już na takim etapie gry, że to jest bez sensu kompletnie. Okej, tędy chyba jakoś zejdziemy na dół. O, dzień dobry. Trochę zbagowany Uriziel. Tam jestem w stanie wskoczyć, ale nie zejdziemy na dół. Czarna perła. Super. To akurat może się nie przyda już, ale przyzwoite. Dobra, tu też nie ma zejścia. Tam na dole... No są pełzacze na dole, są. Wiecie, nie chcę tak na hamas tam spaść na dół, bo to by było idiotyczne trochę. Tutaj w tym szybie już chyba byliśmy, bo nic tam mnie nie chce zażreć. Dosyć intuicyjna ta kopalnia, jeżeli ma być szczera. Chociaż już mi światełko zgasło niestety. Nie wiem, czy ja mam go dużo w zapasie, czy tak niekoniecznie. Są złoża też czarnej rudy. Fajnie by było, jakby była królowa pełzaczy. Miałoby to całkiem dobry sens. Wiecie, co mnie strasznie wkurza? Że w poradniku nie ma mowy nic o roślinach, które mielibyśmy znaleźć w Górniczej Dolinie. Tak jakby tutaj w ogóle nie było szczawy królewskich i tak dalej, a chyba są. Jest kowadło. Jesteśmy przy pierwszym miejscu do wytapiania. Surowa stal razy 8. To dosyć dużo. Można by było z tego fajne bełty zrobić. O, tu jest drabina. Świetnie. Mogę zejść? Mogę. Jesteśmy na samym dole. Prawie. Dobra, dzień dobry. Ty się zaciąłeś. Szukamy sakiewki. To było dziwne. Słyszałam dźwięk, jakby ktoś uderzał w bryłkę. Przecież tutaj nikogo nie ma kompletnie już chyba. Mocno zawiązana sznurkiem sakiewka. Super. A mogę dostać wpis w dzienniku a propos kopalni, czy nie mogę? Bo kurde, zaraz będę tutaj... Chyba, że moim zadaniem jest wybić wszystkie pełzacze, bo na przykład... Kurde, to słychać dźwięki uderzania w te skały i to jest mega... creepy. Tam bym chciała wejść. Może tu jest jakaś drabina po drugiej stronie? No nie ma. Ale tutaj żeśmy zostawili parę pełzaczy, a ja bym chciała tam wejść. Czy ja powinnam dostać jakiś wpis czy coś? Chyba dostanę, jak mu po prostu oddam to, nie? O, super, udało się dostać tu. Tutaj
tutaj bardzo dużo skał krystalicznych jakichś różnego typu. Nie no, wiecie, chyba warto by było się tych pełzaczy pozbyć. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, trochę ciekawych rzeczy nawet. Czy tutaj jeszcze mi pokazuje jakieś pełzacze? Inne, dodatkowe? Chyba nie, chyba wszystkie już wybiliśmy. Chociaż słychać taki charakterystyczny dźwięk. Jeszcze jeden tutaj jest. Oj, nawet nie jeden. Kurde, duża ta kopalnia jest. Mam wrażenie, że te pełzacze się respią na głowie mi. O, tu są jakieś czary ciekawsze. Pełnię życia, leczenie ciężkich ran. Fajnie. A, no i tutaj jest ślepa. Ślepa, tylko teraz trzeba stąd wyjść. Na przykład nie w ten sposób, chociaż to mi chyba ułatwi wyjście stąd akurat, bo pójdziemy tędy, na górę. O Jezu, nic nie widać. Ja nie pamiętam, którędy się wychodzi stąd. Którędy myśmy przyszli w ogóle? To chyba niedobrze, nie? Że nie pamiętam. Tararą, bardzo fajnie, przyjemnie, naprawdę. Tędy, nie tędy? Nie wiem. Co? Tutaj jest ślepa droga. Teraz znajdź miejsce wyjścia. To jest dramat teraz będzie. Będzie dramat znaleźć właściwy szyb. Tu jest też zawalona. Wiecie, no w Gothicu normalnie było to bardziej intuicyjne, chociaż chyba tu jest wyjście. Tak jest. Super. Zapisik, żeby nic nie wywaliło. Zmiana zbroi na tą bandycką, żeby też nie było problemu. Bandyta. Widzę, że oni się tam dalej rozmawiają. Witam. Mam twoją sakwę z rudą. Z tego wyniknie, dobrze, to jeszcze więcej kłopotów. Nie sądziłem, że jeszcze ją zobaczę. Poza tym, Szlik chce z tobą pogadać. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Hej, co robiłeś w kopalni? Już ci mówiłem, że nikt nie ma prawa tam wchodzić. Co? Mylisz się. Nie byłem tam. Na próżno zaprzeczasz. Ryżowy książę widział, jak wchodziłeś do kopalni. Ryżowy książę. Interesujące. On. Nie chce już słyszeć ani słowa. Sprzeciwiłeś się moim rozkazom. Za to może być tylko jedna kara. Dojrałeś się. Nie pozwolę się tak traktować. Ej, możesz mi powiedzieć, co to ma znaczyć? Zaraz. Powiedz mi tylko jedno. Szlik nie żyje. Tak? Zgadza się. Dokładnie to samo. Doskonale. Dobrze wykonałeś swoją robotę. Co chcesz przez to powiedzieć? To proste. Chciałem usunąć z drogi Szlika, aby zostać przywódcą tego obozu. Znasz już moje zdanie. I byłeś na tyle miły, że mi w tym pomogłeś. Co? Szlik musiał umrzeć tylko dlatego, żebyś mógł został tu przywódcą. Nie rozumiesz. Szlik jest tu bez znaczenia. Chodzi o to, kto przejmie większą ilość rudy. I teraz to ja na tym zyskam. Już więcej nie wprowadzisz mnie w błąd.
powiem twoim ludziom, że prowadzisz złą grę. Znasz już moje zdanie. Nie będziesz już miał okazji. O kurde, nie spodziewałam się, że mnie zaatakują. Oni zrobią sobie krzyk. Co tu się dzieje? Kto mnie bije? My się biją między sobą teraz. Co ja mam zrobić teraz? Mam zaatakować bandytów, czy pogadać tylko z Rosko? Myślę, że do Rosko pójdziemy po prostu. Wezmę. Ci niech się leją ze sobą. Masakra, co się dzieje w tym obozie. Siemano. Hej, ty. Szlik nie żyje. Już zauważyłem. To teraz Ryżowy Książę jest szefem w obozie. Ryżowy Książę nie żyje. Ej, powiedz mi, co się dzieje. Niebawem cały obóz opustoszeje. Mała walka o władzę między Szlikiem i Ryżowym Księciem. Nic więcej. Tak. Prędzej czy później musiało dojść do walki między nimi. I co? Kto teraz szefem? Lewus. Lewus. Nie, on nie ma jaj. Następny będzie Wedge. No, jeśli jeszcze żyje. Szlik i Ryżowy Książę nie żyje. No cóż, to była tylko kwestia czasu. Któregoś dnia musiało dojść do starcia między nimi. Ale tak obaj naraz, nigdy bym nie pomyślał. Rosko powiedział mi, że teraz ty jesteś tu szefem. Tak. A mnie się pytali. Właściwie, to nie mam szczególnej ochoty na tę fuchę. Cóż, nikt cię pytać nie będzie i chcąc nie chcąc, musisz to zaakceptować. A niech to diabli. Jestem tu na zlecenie paladynów. Co? Czy chcecie nas zaatakować? Cóż, mimo wszystko, zaatakowaliście nas kilka razy. To szło na konto Szlika. Nie miałem z tym nic wspólnego. To znaczy, że napady ustaną. Tak, oczywiście. Prócz tego, mam propozycję. Jaką propozycję? Wiem, że potrzebujesz rudy do wykuwania broni przeciwko orkom. Możemy wydobyć tyle rudy, ile wam trzeba. Kn brzmi ciekawie. A co w zamian? 3000 sztuk złota. 3000 sztuk złota. Interesujące. Akurat mam taką sumę. Dobrze. Zgadzam się. Trzymaj złoto. Dobrze. Umowa stoi. Coś jeszcze. Człowieka można poznać po jego pytaniach. No dobra. Hej, ty. To znaczy, że możemy to oddać? Tak jest, dobra. Ale ja bym jeszcze chciała pogadać z innymi osobami tutaj w obozie. Tu mają jakąś ciekawą zupę z ciemnych grzybów. Wezmę sobie. Witaj, witaj. Kim jesteś? Nazywam się Sharky. Chcesz coś kupić? Handluję bronią i innymi towarami. Wprawdzie handluję tylko od 8 rano do 10 wieczorem. Trzeba kiedyś odpoczywać. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co ty masz? Masz jakieś teleportery do wolnej kopalni? No tak czułam, że można sobie kupić teleport. Bronia? Nic ciekawego raczej. Piwo? Takie zwykłe. No dobra, no to nic. Ale mamy teleport. Już ich nie będę okradać z tej rudy, bo to się z celem mija. Jeszcze chciałabym porozmawiać z Lewusem, Draxem i Radfordem. W sumie, bo nie mieliśmy jeszcze takiej okazji. Witaj. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Nazywają mnie Radford. Jestem jednym z myśliwych w naszym obozie. Na co polujecie? Na ścierwojady. Mają dużo mięsa. No i nie trudno je zabić, jeżeli wie się jak. Możesz mnie nauczyć polować. Tak, oczywiście. Mogę, co chcesz, słyszałem, jestem nimi bardzo, po co ci one? Znam kogoś, kto może mi zrobić ze 20 smoczych łusek dobry pancerz. Na takim pancerzu nawet cieniostwór połamie sobie zęby, ha, ha. Dlatego potrzebne mi te smocze łuski. Sam bym poszedł. Zgoda.
Pomogę ci. Dziękuję. Nie potrafię. Gdzie zna... Niedaleko. Oto 20 smoczych łusek. Bardzo dobrze. Możesz na... Oczywiście. Kto robi dla ciebie ten pancerz? Das ist der Drachenjäger Jan. Naucz... Wiesz już... Dobra, tak myślałam, ale quest to quest. Podobno możemy go pobić, żeby mi teraz te łuski oddał. Witam. Nazywam się Roland. Witam. A ja nazywam się Dra. Co tu robicie? No cóż, teraz nic. Zazwyczaj z Radfordem chodzę na polowanie. Niestety, obecnie to niemożliwe. A dlaczego? Dopóki orkowie kręcą tu się wokoło, jest to zbyt ryzykowne. Rozumiem. Jaka ilość mięsa jest potrzebna? Pozwól mi pomyśleć. Na początek 40 kawałków mięsa powinno wystarczyć. Jeśli przyniesiesz to mięso, jestem gotów ci dać bryłkę rudy. Chyba wiesz, ile taka bryłka rudy jest warta, co? Prócz tego, nauczę cię ucznictwa, jeśli zechcesz. Oto 40 kawałków mięsa. Haha. Wreszcie znów jest sporo mięsa do jedzenia. Dziękuję ci. Oto twoja bryłka rudy. I jak już mówiłem, jeśli chcesz poprawić swoją umiejętność w łucznictwie, śmiało przychodź do mnie. Dobra, nie potrzebujemy, ale kłeściki się same dosłownie robią. Właśnie, jeszcze Lewus nam został. Ciekawa jestem, co on ma do powiedzenia. Witaj. Hej, ty. Nowy tutaj jesteś, co? Wciąż potrzebujemy kogoś do kuchni. Tam znajdziesz sobie kilku przyjaciół. I co ty na to? Dlaczego ja? Bo ja tak chcę. Zapomnij o tym. Zapamiętam to, chłopcze. Co tu porabiasz? Dbam o to, aby tu wszyscy pracowali. Mam na imię Lewus. Jestem prawą ręką ryżowego księcia. Dlatego uważaj na to, co robisz. Mam cię na oku. Ryżowy książę nie żyje. Ist das wahr? Tak. A co, masz z tym jakiś problem? Problem. Co masz na myśli? To proste. Próbował ze mną zadzierać i to się dla niego źle zakończyło. Cholera, znikam stąd! Dobra, fajnie. No to co? Ja się zastanawiam, czy jak teraz zmienię zbroję na tą paladyna, to się coś stanie. Nie, bo my jesteśmy już ziomami, dobra. To fajnie. To możemy ruszać do nowego obozu. I pogadać sobie z Ingmarem. Siemanko. Hej, ty. Porozmawiałem jeszcze raz z bandytami. Tak. I z jakim efektem? Bandyci są gotowi zaopatrywać nas w rudę pod warunkiem, że nie będziemy ich atakować. Co? Poczekaj. Przecież zapłaciliśmy im 3000 sztuk złota, żeby to oni nas więcej nie atakowali. Masz rację. Tylko że wziąłem czynny udział w walce o władzę wśród bandytów, teraz sytuacja jest tam zupełnie inna. Teraz te 3000 sztuk złota to opłata za to, że będą nas zaopatrywać w rudę. A atakować już nas nie będą. Brawo. Świetnie to rozegrałeś. Nie tylko usunąłeś zagrożenie ze strony bandytów. Teraz jeszcze dostaniemy ich rudę, haha. Zasługujesz na nagrodę. Proszę, weź te złoto. Dobra, czyli co, zadanko już zrobione. Zadanie Rej to na razie zostawimy. Negocjacje z Urszakiem. Dobra, to nie. Karczma to jest związane z tym Rejem w sumie trochę. Ruiny klasztoru i Albrecht. Wiecie co, mamy tak mniej więcej 15-20 minut odcinka. Czy mi się opłaci gdziekolwiek teleportować? W sumie do zamku. Prosiliście mnie, żebym sprawdziła w więzieniu, chociaż wydaje mi się, że więzienie będzie zawalone. Czy nie ma Garonda? No, jest zawalone, tu się nie dostaniemy. Ale ja chyba wiem, gdzie jest Garond. Czasami zapominam, że sobie tutaj przejście otwarliśmy. W ogóle ci orkowie to mają to w tyłku. Przydałoby się ich wyeliminować, ale na razie nie musimy tego robić. Według solucji Garond jest w jaskini Olava. I jaskinia Olava, nie mam za cholerę pojęcia, co to jest za jaskinia. W sumie tych orków możemy pomału rozwalać tutaj, nie? Chodźcie tu. Wydaje mi się, że jaskinia Olava to jest ta zamknięta jaskinia na terenach orków.
Dobra, dobranoc. W sumie no możemy tutaj... Ja zrobię save'a, bo ja w teorii jestem w stanie to przyjąć wszystko, ale w praktyce... Na przykład właśnie mogę nie trafiać z mojej zajebistej broni i wtedy się zrobi problem. No i właśnie się potem dzieją takie rzeczy. Jednak taktyka dużo robi i rzucanie się tak na orków to jest głupi pomysł. Także czasami, no, w ogóle eliksir ducha mamy przecież, jeszcze go nie wypiłam. Dużo pełni życia, możemy z niej oczywiście korzystać. Ale tutaj orkowe to już jest taka formalność w sumie. Mam problem z tym podwójnym blokowaniem. Ale na razie jest całkiem w miarę, jest szaman, więc musimy trochę uważać. Najpierw się na niego rzucić. Podobno to nie jest tchnienie śmierci, tylko krzyk umarłych. Dobrze wiedzieć, bo mi się wydawało, że to jest tchnienie. Ale dobra. W sumie no myślę, że nawet właśnie zdążymy tutaj powybijać tych orków tu. Jest kolejny szaman. O, siemanko. Ja mam pełni życia od cholery, więc mogę sobie pozwolić na takie ciągłe leczenie się i w ogóle. Najlepiej jest, jak oni w ogóle nawet się nie kapną, co się dzieje. No i pięknie. Tu mamy smocze zębacze jeszcze. Co ciekawe, nie schodzą na hita. Boże, chciałam się obronić przed zębaczem. Przecież to takie dziadostwo, ja nie wiem, co mi wpadło do głowy. Zaraz tu wyrżniemy w pień tych wszystkich orków. Problemy mam z tym blokowaniem podwójnym. Albo i nawet potrójnym. Ale przynajmniej będziemy mieć czyste okolice zamku, więc możemy tutaj pobiec teraz najpierw. Garonda to się jeszcze znajdzie. Nie ma problemu. Tu jest bardzo dużo szamanów, więc wypadałoby uważać. Dobra, udało mi się obronić. Na szczęście tamci się też nie rzucili, z tego co widzę. Szamani najgorsi. Trzeba to taktycznie rozwiązać, bo właśnie szamani będą stanowili problemy. Okej. Ciskaj sobie, nie wiem gdzie. Nawet i w swoją starą. Nie no, dobra, Boże. Nie, czasami się nie mogę powstrzymać. Dobranoc. Z tą bronią można teraz robić, co się żywnie podoba komu. Szamana widzę, zaraz go rozwalimy oczywiście. Dobra, czy tu jeszcze jacyś orkowie zostali? Zostali, ale mało. Także zaraz będziemy mieli wolne okolice całe już. Może być ciężko, bo akurat rzuciłam się nie na to, co trzeba. Bo mi zabił najpierw tamtego orka, a nie szamana. Ale to jesteśmy w stanie ogarnąć. Wystarczy, że nawet sobie ich striggerujemy, tak? I zajdę tutaj za boczek i... Ci, co mają przyjść, to przyjdą do mnie sami.
Dobra, widzę, że szaman chce najpierw iść w buks. Nie wiem, wychodzi na to, że to jeszcze nie są wszyscy orkowie, bo nie dostałam żadnego wpisu. Ewentualnie, no nie przyjdzie mi takiego dostać, ale... To by było dziwne, jakbym nic nie dostała. Tu była jaskinia. Nic ciekawego. Tutaj żeśmy biegali ostatnio. Powinnam coś dostać za to, że tutaj jest pusto, no ale nie mam. Ale tak, tu mamy jeszcze bestyjki. Wiem tak, my zaraz przejdziemy się jeszcze w inne miejsce. Tutaj ziółko i skóra trolla. Fajnie. A my się przejdziemy jeszcze tu. Widzę, że tu są orkowie. Dobra. Aha, bo tutaj jest urszak przecież w okolicy, no tak. W sumie, no moglibyśmy sobie z urszakiem porozmawiać, nie? Oni na razie mnie nie zauważyli. Mi się wydaje, że tutaj będzie Garąd. Dobra. No i mamy go. Siema. Poczekajcie, najpierw to zrobię, zabiorę sobie. Jest Oryk, Garąd i Parsival. Dobra. Lewo, lewo, prawo, prawo. Jakieś pierdoły. Nic istotnego, ale witam panów. My, żołnierze, walczymy za króla. Dlatego nosimy jego pancerze. Zaraz cię kopnę w tą twoją tłustą dupę. Witam, ja. Naszym wybawcą. Gdyby nie ty, na pewno byśmy zginęli. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Przybyłeś na okręcie wojennym króla. Ciekawe. Więc nie wszystko jeszcze stracone. W każdym razie dziękuję ci za pomoc. Powinniście się udać do tak zwanego nowego obozu, który jest usytuowany na lodowym obszarze. Tam teraz znajduje się Lord Hagen. Dobrze. Natychmiast udamy się w drogę. Chwila. Okej, ukradłam mu coś jeszcze. A co z tamtymi ludźmi? Oni już poszli, nie? Chwila. Witam, ja. To nieważne. Ważne jest tylko to. Dziękuję ci za to. Okej. Chwila. Wszystko, co? Ach, tak. Ja nazywam... Znowu jedna z tych cholernych bestii! Dobra, widzę, że nic ciekawego. Oni mi się to mogą nawet bić. Ja już tego nie potrzebuję. Tutaj byśmy mogli zagadać do urszaka, jakby nam się udało. Tylko najpierw trzeba się tych orków pozbyć, bo oni mnie będą atakować. Halo, proszę. Proszę podejść do mnie. Tam jest urszak, nie? Tak jest. On też mnie zaatakuje, jak mnie zobaczy. Więc wypadałoby jego eskortę najpierw wybić. Co będzie dosyć trudne. To urszak się striggerował, czy nie? No oczywiście, że urszak. Nie musiał ten ork szaman, nie? F12. Ajajajajajaj, bo trzeba ulumulu założyć. Tylko, że jak ja je założę, to ja temu orkowi nic nie zrobię. On mnie i tak przeatakuje na bank. Atakujesz mnie, no nie? Z jakiej racji urszak też mnie atakuje, jak ja mam ulumulu? Ulu?
przecież bicie się tą bronią to jest... Czego ty mnie bijesz? Ulumulu mam, zostaw mnie. Dramat, F12. Niedobrze bardzo, niedobrze. A, bo może to jest tak, że muszę do niego bezpośrednio iść zagadać. Stój, człowiek. Ani kroka dalej. Czy ty jesteś Urszak, przywódca orków? Tak, jestem Urszak. Odpowiedz, skąd ty mieć Ulumulu? Od naszego wspólnego znajomego. Więcej nie musisz wiedzieć. No dobrze, człowiek. Czego ty chcieć od Urszaka? Jestem tu, aby prowadzić z tobą negocjacje. Tak, człowiek. Ty chcieć tego. A dlaczego Urszak miałby to robić? Powiedz mi. Zdobyliśmy już zamek. Wszyscy, którzy tam być, są martwi lub w niewola, a Hagen uciekać ze swoimi człowiekami. Wiem, człowiek sądzić, że wszystkie smoki z Górnicza Dolina nie żyć. Ale tego nie ty nie móc udowodnić. Moja wojowniki zająć cała Górnicza Dolina. My być zwycięzcami. Za Wielka Palisada jeszcze sporo orków, które przybywać z Myrtany i tylko czekać na mój rozkaz. Spójrz, człowiek, na morze. Tam na kotwica stać flota naszego admirała Prankrosza, gotowa do nowy podbój. Ja pytać ciebie, ty być w mieście Khorinis. Jest w rękach nasza wodza Donszaka. Człowiek, ty nic nie mieć, co można by Y temu przeciwstawić. Tobie pozostać tylko jedno, podporządkować się. Więc odejść, człowiek, zanim moja wojowniki rozłupać ci głowa. Okej. Tylko chyba nie rozumiesz, już połowa rzeczy jest powybijana. Orkowie za murami. Przejąć obóz orków z Myrtany za palisadą, statki orków. Mógłbym podbić okręty orków. Dobra, negocjacje. Dobra. Dobra, no nam się już większość rzeczy udało zrobić, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli o to chodzi. Zaraz powinniśmy kończyć odcinek, ale jeszcze możemy iść do Hagena na szybciocha i powiedzieć mu na przykład, że udało nam się porozmawiać z Urszakiem, chociaż nie wiem, czy to coś zmieni, ale na pewno możemy mu powiedzieć, że no wiecie, no jakby Garund wrócił. Witaj. Urszak nie jest gotowy na zawarcie rozejmu. Tak przypuszczałem. Zapewne posłucha głosu rozsądku, gdy orkowie zostaną mocno osłabieni. Ale nasz mały oddział nie jest do tego zdolny. Naprawdę nie wiem, co jeszcze można zrobić. Odwiedzę obozy orków. Może uda mi się znaleźć sposób na ich osłabienie. Dobrze. Spróbuj. I niech Inous ci w tym pomoże. Dobra. To nie będzie łatwe, ale wydaje mi się, że będzie łatwe. Boże. No ale taka jest prawda. Okej. Okay. Garund jeszcze nie wrócił, z tego co mi się wydaje tutaj. Nie ma go jeszcze, chyba że siedzą w karczmie, ale... Nie wydaje mi się, jest beef. Okej. Okay. Ciekawe mnie, z kim ja mogę porozmawiać na temat tego Reja. Możliwe, że z tymi ludźmi, którzy są tutaj na górze, tam w tym obozowisku właśnie, bo oni mają... Jest tam 4 typów, którzy mają imiona i w sumie nie mogłam nic z nimi zrobić, z wyjątkiem tego, że jeden miał fajkę pata, nie? I to było tyle. Oni przecież dalej tutaj są. Widziałeś Reja? Reja? Nie. Kiedy ostatni raz go widziałeś? Zeszłym wieczorem. Dziwne. Dopiero teraz, kiedy o to zapytałeś, zauważyłem, że go nie ma. Gdzie Rej? Rej. Nie wiem. Naprawdę nic nie wiesz w tej sprawie. Nie, i nie interesuje mnie to. A teraz nie przeszkadzaj mi.
przypadkiem nie widziałeś Reja? Nie. I nie tęsknię za nim. Tak. Wydaje się, że niezbyt go lubisz. Może ty znasz kogoś, kto go lubi. Ja nie. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest tak niepopularny. Dlaczego tu wszyscy są przeciwko niemu? Ten typek jest bardzo arogancki. Dlatego. Mamy Garonda. Jest Parsival i gdzieś jeszcze powinien być Oryk. No i co mam zrobić? Spytałam o tego Reja. Możemy jeszcze zapytać tego paladyna tu chyba. No chyba nie, bo to jest sprawa zbrojnych w sumie, nie? Z Milesem już rozmawialiśmy. Frank, Billy. Rozmawiałam. Zbrojny zwykły to nie, nie. To też nie. Tu jest też zwykły zbrojny. Niedobrze. Chyba, że musimy pogadać jeszcze raz z Patem. Ewentualnie tam jeszcze z kimś podyskutować do nowego obozu. Możemy w sumie zapytać. Zaraz będę kończyła odcinek. Tutaj nic nie wiedzieli na ten temat. Popytałem o Reja. Nikt go nie widział. Niech to szlak. Jest mi winien 20 sztuk złota. Głowa do góry. Może gdzieś go znajdę. To bardzo uprzejmie z twojej strony. No, chyba kurde w grobie, nie wiem. Frank sprawiał wrażenie, jakby coś wiedział. Dobrze, no moi drodzy, wrócimy do tego. Ale na razie pójdziemy w Kimacza i kończymy na dzisiaj. Tu było łóżko, było chyba wyżej, były łóżka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten odcinek i w kolejnym myślę, że będzie fajnie i ogarniemy jeszcze wiele innych spraw. Między innymi zajmiemy się właśnie poszukiwaniami Reja i pomału będziemy zmierzać w stronę Palisady Orków, bo no, tam musimy się udać, bo tam są nowe tereny i tam mamy na pewno zadanie Albrecht w ruinach klasztoru, orkowie za murami, statki orków i w ogóle negocjacje z Urszakiem tam się odbywają. W sensie ten teren dotyczy w sumie tych questów, dlatego tam będziemy zmierzać, ale jeszcze mamy te zadania właśnie poboczne z karczmy. Więc nie wiem, czy najpierw nie weźmiemy ich na pierwszy rzut, a później nie zajmiemy się przypadkiem właśnie tamtymi rzeczami. Kurde, no fajnie, cieszę się z postępu. Zmieniamy zbroję, bo to jest dramat. Chociaż pewnie zbrojni nie będą chcieli ze mną gadać, ale no na razie zmieniam, żeby nie było. Bo ja mam potem zaćmienie i chodzę w złym pancerzu. I umieram na przykład, także cóż, bywa i tak. Dzięki Wam jeszcze raz serdeczne i co? I do kolejnych odcinków. Cześć!